14 grudnia wspominamy błogosławionego Protasego Kubel-Sminguel, męczennika. Antoni urodził się 27 grudnia 1880 roku w Col de Nargo na wschodzie Hiszpanii. Jego ojciec był muzykiem i to od niego Antoni przejął talent, wykształcenie i kulturę muzyczną. W wieku 19 lat ślubami zakonnymi związał się z zakonem ojców Bonifratrów, którego charyzmatem jest służba chorym. Pracował w różnych szpitalach prowadzonych przez zakon, pełnił też odpowiedzialne w nim funkcje. Jako utalentowany muzyk i pedagog, Protasy poświęcił się nauczaniu chorych dzieci. Wykorzystywał metodę maniońską, opracowaną przez księdza Andrzeja Maniona, polegającą na uczeniu dzieci w naturalnym środowisku przez zabawę. Protasy dla dzieci komponował utwory muzyczne, w większości religijne, prowadził też chóry. Zadbał o to, by dzieciom zapewnić odpowiednie do ich zdolności i możliwości warunki życia po opuszczeniu szpitala i miejsca pracy. Jego wychowankowie byli cenionymi obywatelami i pracownikami. Gdy wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, ojciec Protasy pracował w szpitalu w Manresie. Szybko przeprowadził się do Barcelony, ale ponieważ zakonnicy byli już rozproszeni i niemożliwe było życie w klasztorze, na swoje utrzymanie zarabiał udzielając prywatnych lekcji muzyki. Gdy nasilał się terror, nie wychodził już na miasto. Mimo to został wytropiony przez milicjantów. Właścicielka mieszkania, w którym się zatrzymał, proponowała mu ucieczkę, ale ojciec Protasy stwierdził, że okazja do męczeństwa rzadko się człowiekowi trafia. Niech Bóg sprawi, że się tak stanie. 14 grudnia 1936 roku w prywatnym domu w czasie lekcji muzyki został aresztowany i zamordowany na obrzeżach miasta. Ojciec Protasy zginął z nienawiści do wiary katolickiej, mając 56 lat. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Protasy aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.